Witam serdecznie, Rafał z tej strony. Dzisiaj mamy gościa specjalnego, Marta. Powitajmy Martę. Bardzo mi miło. Dzień dobry, dzień dobry. Marta nagrywała ze mną przez ostatnie 3 tygodnie kurs online po angielsku dotyczący właśnie dronów i korzystaliśmy z Mavica Pro i z Mavica Air przy tym zadaniu. A dzisiaj jesteśmy na świeżo po premierze Mavica 2. Tak, było to bardzo fajne doświadczenie. Dziękuję, że mnie zaprosiłeś, żeby wspólnie obejrzeć ten film razem. Bardzo fajnie było. To było fantastyczne wydarzenie, które w Nowym Jorku odbywało się dzisiaj. Właśnie przed chwilą się zakończyło o 10 dzisiejszego czasu, a o 16 naszego czasu. Wprowadzono Mavica 2 i wiele już z tych specyfikacji potwierdziło się. Między innymi to, że mamy obiektyw i kamerę Hasselblad, tak, czyli firmę, którą DJI kupiło, to co ciekawe. Będziemy mieli regulację wreszcie aperture, pamiętasz Marta? Tak. Czyli przesłony. Już nie będą potrzebne filtry. Dla mnie to jest niesamowite właśnie to, co Marta powiedziała, że pierwszy raz w historii mały dron składany ze składanymi ramionami będzie miał regulację przesłony. Fantastyczna rzecz, dlatego że to już robi się sprzęt fotograficzny powoli, a nie zabawka. Tak. Chodzi mi tak. Naprawdę. Wysoki bardzo tam był zakres dynamiczny, bo tam było 14 bodajże, jak pamiętam, 14 stop. High Dynamic Range, a tymi najjaśniejszymi możemy jak najbardziej pokazać cały zakres tonalny. Nowy OcuSync 2, czyli możemy znowu, bo tam było do 5 miles, pamiętasz Marta, że mamy live view do praktycznie na 5 mil. Niesamowita ilość, czyli 8 kilometrów ponad nowy ten system OcuSync. Co jeszcze? Będzie cięższy, 907 gramów, a tutaj mieliśmy 734 w tym modelu, nie? Czyli ta kamera trochę cięższa. A co na tobie takie zrobiło wrażenie, powiedz Marta? Więcej opcji, dłużej możemy nagrywać. To było na pewno fajnie, bo pamiętam, że zawsze my się martwiliśmy, czy wystarczy nam baterii. A teraz no, jest na pewno wiele więcej można przy tym zrobić. To, że nie musisz już się martwić o te filtry właśnie, że jest ten wbudowany już aperture. Tak. Co jeszcze fajne? No dla mnie, bo ja jestem początkująca, dla mnie najfajniejsze było, że teraz mają te obstacle reliance, tak? Tak, avoidance. Przeboczne mamy i dwa sensory z tyłu, tak. To fantastyczne. Tak, tak, to jeszcze mniej musimy się przejmować, że uderzymy. To było genialne. I ten APAS będzie już w Mavicu, ten, który jest w Mavicu Air, czyli ten auto... the Pilot Assistance System. Tak, nie? Tak, jakieś tam przeszkody możemy mieć, tak? Tak, więc to było super. Kapitalne faktycznie to, co pokazali. Podobało mi się jeszcze to światło przy lądowaniu. Tak. Bo faktycznie miałem parę razy taką sytuację w Mavicu Pro, że gdy byliśmy wieczorem, filmowaliśmy, to on bardzo mocno uderzył o podłoże, dlatego że sondy nie działały właśnie w słabym oświetleniu. No a tutaj będzie nagle LED lampa się zaświeci i będzie to gotowe. To, co jeszcze było fajne, że pamięć będzie wbudowana, 8 GB pamięci, czyli jak ktoś sobie zapomni kartę, no bo to się bardzo często zdarza wbrew pozorom, widzisz, tutaj też nie mamy teraz karty. Oczywiście. To można skorzystać awaryjnie z tych 8 giga. Podczas naszych ćwiczeń wiem, że zawsze patrzyłeś, czy jest dodatkowa bateria, czy jest ta karta, że miałeś więcej ze sobą, a przy tym nowym już można też trochę powoli o tym zapomnieć, bo jakby co, to możemy nagrywać, bo jest budowane. Tak, tak. Pod tym względem to było świetne. 10 sensorów w sumie, nowy kodek będzie, czyli będzie lepsza jakość, jeżeli chodzi i ten D-Log M. 10-bitowe będą zdjęcia, czy 20 megapikseli, 10-bitowe D-Log M. Czy to są już bardzo profesjonalne materiały, które mogą już służyć do profesjonalnych produkcji, czy to półprofesjonalnych produkcji jak najbardziej. To już świetnie. Ja również byłam pod wrażeniem, znaczy byłam pod wrażeniem, bo podczas naszych szkoleń najfajniejsze dla mnie były te quick shots i teraz jest dodatkowy quick shot, o którym wspominaliśmy, Dolly Zoom. Tak. I teraz już nie musisz kombinować samemu, żeby ten efekt uzyskać, tylko to ustawiasz prawda. Na quick shot i Dolly Zoom masz. Ćwiczyliśmy z Martą właśnie pod tym i to 58 rok, czyli już 60 lat ma ten efekt od czasu filmu Vertigo właśnie, Hitchcocka.
I tutaj było nawiązanie. To, co mi się jeszcze podobało, to było nawiązanie do Polaków. O tym, jak mówili, że właśnie Paweł, że Bartek Bargiel, że na K2 był i że szukał Ricka Allena tam, prawda, tak, który miał wypadek. W ogóle to przypadkiem tak się jakoś złożyło, że używał drona, żeby szukać tego drugiego. Tak, Rick Allen, ten tak, drugi. Ale tak przy okazji to jego zamiary były, żeby po prostu nagrać, tak? To prawda. Porobić zdjęcia tej góry, którą oni tam wtedy pokonywali. Także ma też, będzie mocniejszy, dłużej będzie latał i cichszy. Obiecali, że będzie cichszy. O tak. Dodatkowo efekt, który będzie dostępny, to jest hyperlapse. Także fantastyczna sprawa, bo to były te timelapsy z ruchomą rejestracją. Widzieliśmy całe miasta, które się tak przesuwają w szybkim tempie. Tak. Przyspieszony film, czyli timelapsy, ale jednocześnie z ruchem, czyli hyperlapse. To będzie duży taki wow. To było genialne, prawda? Tak. I to mi się też podobało. Wow, to wyglądało. I to właściwie z podsumowania tyle, oprócz tego, że ta cena jest jak zwykle dosyć mocna. Już można zamówić ten jednocalowy, ten low light, mówiliśmy, sensor i jeszcze był zoom. W tej wersji zoom było 24 do 48 mm zoom i do tego jeszcze dwukrotny, czyli to był zoom optyczny, a jeszcze zoom cyfrowy mamy. Czyli w sumie 96 mm to mamy telefoto. Można podglądać już sąsiadów, Marta. Tak, wspominaliśmy o tym podczas oglądania, że już jest opcja, żeby podglądać sąsiadów. To było ekstra. To mi się też podobało. I o czym jeszcze mówił Michael Oldenburg? Jeszcze chyba super resolution. O tym też. Telefoto, to jest chyba to i faktycznie będziemy mieli trochę już inne ujęcia z dronów od dzisiaj, bo już będzie inaczej świat pokazany. Będzie można już robić na przykład konkretnych bohaterów, a nie taki bardzo szeroki plan. Tak, tak, wspominali o tym. Też, żeby nie przeszkadzać obiektom czy naszym modelom typu zwierzęta, to będzie można z daleka filmować i jakość obiecał, że będzie dobra, pan Michael. Tak, tak, bez zakłóceń. Tak, i w sumie to zrobiło fajne wrażenie. Mnie się podobało, że tam był polski ten akcent. Jeżeli chodzi o ceny teraz, Marta, mamy dwie opcje cenowe, jak pamiętasz pewnie. Za zoom wersję $1,249 i za wersję Pro 1449, czyli $1,450. Oczywiście ceny w Europie będą wyższe, bo to będą ceny w euro. Tak. Zbliżone do tych w euro, czyli możemy się spodziewać, że nasza wersja Pro, to droższa, będzie kosztowała w okolicach 7000, tak jak się spodziewaliśmy, złotych. Czy całkiem sporo. Jeżeli Mavic Pro już można kupić w tej chwili za 3000, no to praktycznie dwukrotność. Za 3,5-3 można już pewnie kupić z drugiej ręki. Tak. To ten będzie. No wiadomo, że są ludzie, którzy uwielbiają mieć najnowszy sprzęt i uwielbiają mieć nowości, pozbywają się sprzętu innego. A drudzy ludzie mają, raczej reprezentują taką szkołę, że fajnie, że takie nowości się pojawiają, ale moje umiejętności już pozwalają uzyskanie pewnych efektów. Tak, oczywiście, że tak. No, chociażby ten Dolly Zoom, to Rafał sam potrafi zrobić. Hyperlapse też wspaniale. Ja wam pokażę link do filmu Marcina Żabińskiego, który zrobił wspaniałe hyperlapse właśnie z Maviciem Pro z Monachium. Ten film już ma jakieś pół roku, może rok, ale jest genialny, kapitalny. No i też dla mnie nowością było to, że można dokupić sobie ten Flymore Combo Kit. To było świetne. Tak, tak, to jest świetne. Cały jakby taki ekstra te wyposażenie. Tak, cały zestaw. Nie? Wspaniałe. Takie, tam dwie dodatkowe baterie były, torba i inne rzeczy. Całkiem fajnie. Przy okazji chciałem wam powiedzieć w ogóle, bo o Marcie jeszcze powiedziałem trochę za mało na wstępie. Marta jest full native speakerką z Ameryki, a full Polką, więc mamy możliwość nagrywania po angielsku. Wprowadzona została przeze mnie do świata dronów, z czego jestem też dumny. I kapitalnie dlatego, że możemy rozszerzyć swoją działalność właśnie na praktycznie cały świat w tej chwili. Nie mamy... Sky is the limit. A w tej chwili ten limit się powiększył dzisiaj. No i co? Ja ci, Marta, bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym programie. Również dziękujemy za uwagę. Zapraszamy przy okazji na nasze szkolenia, bo nagraliśmy nowe szkolenie online, 3-godzinne,
po angielsku, który się nazywa Drone Flying Academy for Dummies. Tak. Tam przedstawiamy cały zakres. Jeżeli ktoś ma z Was znajomych anglojęzycznych, niekoniecznie Polaków, można się podzielić tym filmem. Można na naszej platformie też podarować w prezencie ten film komuś, ten kurs komuś. Jest taka opcja, podaruj go w prezencie. Mamy kody, które wygenerujemy pod spodem, tutaj pod filmem, będą w opisie. Na $9.99 jak zwykle. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się. No i co, Marta, może jakiś konkurs byśmy ogłosili? Taki jakiś quiz, prawda? Oczywiście. Dla pierwszych 5 osób, którzy do nas napiszą pod spodem, dam 5 zaproszeń właśnie na ten kurs anglojęzyczny. Pewnie. 5 darmowych. Pewnie, że tak. Zachęcam, polecam. Zanim Rafał zaproponował mi ten kurs, ja naprawdę nic nie wiedziałam o dronach. A teraz, gdy oglądaliśmy promocję nowego Mavica 2, to już wiedziałam, o co chodzi. Świetnie. Marta, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki również za uwagę.